Dzień dobry, nazywam się Antoni Kwiecień, zamieszkuję pod miejscowością Lublin, mam prawie 50 lat. Pod koniec roku 2012 zdiagnozowano u mnie podczas tomografii komputerowej nowotwór trzustki z przerzutami na wątrobę z powiększonymi węzłami chłonnymi. W tamtym czasie był to dla mnie dramat, ponieważ to oznaczało dla mnie wyrok śmierci. Rozmawiałem z lekarzami, którzy dawali mi tylko pół roku życia. Moja rodzina rozpaczała, także mam troje dzieci, które też zdawały sobie sprawę z tego, że diagnoza dla mnie nie jest pozytywna. Zacząłem poszukiwania odnośnie mojej choroby jakichś informacji w internecie, czy jest jakaś jednak możliwość leczenia tej choroby albo wydłużenia sobie życia. Zacząłem stosować różnego rodzaju metody, które są podawane w internecie, czy polecali mi również znajomi, czy ktoś z rodziny. Mianowicie używałem różnych metod, od metody doktora Ashkara, która polega na tym, że w nodze robi się ranę, w którą wkłada się ziarko ciecierzycy, przykłada się liściem kapuścianym. Nie przynosiło to żadnych efektów. Piłem naftę, sodę. Próbowałem przyjmować witaminę C bez żadnych rezultatów. Po jakimś czasie znalazłem informacje w internecie odnośnie Europejskiej Akademii Medycyny Ludowej, którą prowadzi pan Aleksander Harecki, i postanowiłem zadzwonić. Po pierwszej rozmowie dowiedziałem się, że nie ma dla mnie żadnej możliwości konsultacji czy porady telefonicznej. Kazał mi pan Aleksander wsiadać w auto i przyjeżdżać do niego, co uczyniłem. Po pierwszym turnusie w Europejskiej Akademii Medycyny Ludowej nastąpiła ogromna poprawa. Zacząłem się czuć świetnie. Było mi bardzo dobrze. Czułem się lekko. Organizm tak jakby zaczął się regenerować i czułem się świetnie. Ale przyjechałem za jakiś czas na drugi turnus. Podczas tego drugiego turnusu już zaczęły się pojawiać u mnie nieduże dolegliwości, a po powrocie do domu dolegliwości się nasiliły. Znowu poczułem się bardzo źle, bolało mnie dosłownie wszystko. W środku były duże boleści w brzuchu, w jamie brzusznej, które odczuwałem. Pojawiła się też niedrożność przewodu pokarmowego. Trafiłem do szpitala. Znowu po prostu można powiedzieć, że przestałem wierzyć w metody pana Aleksandra Hareckiego i znowu zacząłem szukać na własną rękę innych metod, które być może byłyby dobre i może bym poczuł się lepiej. Znalazłem panią, która leczy metodami tybetańskimi, tybetankę de facto, i próbowałem przyjmować od niej leki. Zacząłem stosować swoje jakieś wydumane metody, ale wszystko nie przynosiło rezultatu. I po kilku miesiącach dopiero zadzwoniłem do pana Aleksandra z prośbą o pomoc.
No i taką pomoc uzyskałem. Po następnych razach też ciągle organizm walczył i ciągle dużo działo się w organizmie. Też miałem dolegliwości bólowe, przyjmowałem środki przeciwbólowe, które niewiele przynosiły ulgi, ale powoli, powoli, można powiedzieć, że po okresie dopiero 3 lat poczułem się dobrze. Pojawiają się dolegliwości bólowe jeszcze, ale to są krótkie epizody i wszystko to, co dzieje się w organizmie, to służy raczej zdrowiu, aniżeli nie odbieram tego jako chorobę, tylko po prostu to, co się dzieje, to tak jakby organizm się sam regenerował i naprawiał. Zabiegi są różne. Mniej bolesne, bardziej bolesne. Najmniej bolesne jest solarium. Wszystkie inne zabiegi, niestety, ale są bolesne. Jest to praca nad ludzkim organizmem po to, żeby pobudzić go do pracy i do zwalczania choroby. Odnośnie leczenia w Europejskiej Akademii Medycyny Ludowej, chciałbym powiedzieć, że to, co nas spotyka podczas tego leczenia, to zadziwiające jest, jak pracuje organizm. Aczkolwiek czasami jest tak, że człowiekowi wydaje się, że ta metoda nie działa i zaczyna wątpić w słuszność tej metody. Są różnego rodzaju dolegliwości bólowe i wtedy człowiek traci wiarę i sens tego, co się dzieje. Chociaż pan Aleksander dobitnie mówił, że takie sytuacje będą miały miejsce, że będzie takie wahanie, że raz będzie lepiej, raz będzie gorzej. Podczas kuracji schudłem 30 kilo. W tej chwili wróciłem do swojej wagi sprzed choroby, z czego do końca nie jestem zadowolony, ale jak byłem chudszy, to miałem zawroty głowy, nie mogłem chodzić, czułem się bardzo źle. Obecnie można powiedzieć, że czuję się o 20 lat młodszy do tego stanu, kiedy chorowałem, i silniejszy. Przyjeżdżam do Akademii 3. rok i efekty leczenia są zdumiewające. Jak przy pierwszej tomografii guz na głowie trzustki miał ponad 8 cm wielkości, na ogonie ponad 3, były powiększone węzły chłonne i przerzuty na wątrobę. Rok temu, podczas tomografii komputerowej, po 3 latach leczenia, okazało się, że na ogonie trzustki nie mam guza. Węzły chłonne wróciły prawie do normy. Na wątrobie też brak jakichkolwiek przerzutów. W głowie trzustki zmiana pomniejszyła się do 2 cm. Lekarze stwierdzili, że jest znacząca regresja z niewiadomego powodu. Dla mnie powód był wiadomy, ponieważ przyjeżdżałem tutaj 3 lata i poddawałem się kuracji. I to są te efekty tego leczenia. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają,
przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.